Wygląd niektórych zwierząt może przerazić, nie znaczy to jednak, że są szkodliwe, wręcz przeciwnie. Zobaczcie najciekawsze. Cześć wszystkim, zaczynamy! Niektórzy twierdzą, że gwiazdonos zalicza się do grona najbrzydszych zwierząt świata, ale czy na pewno? Jak dla mnie zalicza się do nietypowych ze względu niecodziennego wyglądu. Niepozorny kuzyn kreta europejskiego charakteryzuje się niezwykłym nosem, który składa się z 22 mięsistych wypustków wokół nozdrzy, tworząc gwiazdę. To organ Eimera, niezwykle czuły organ dotyku. Umożliwia odnajdywanie pożywienia, omijanie przeszkód oraz namierzanie ofiar, m.in. bezkręgowców. Dzięki niemu wie, czy dotykany obiekt jest zjadalny, bowiem potrafi go zweryfikować w ciągu 15 milisekund. Dla porównania, człowiekowi zajmuje to 600 milisekund. Gwiazdonos prowadzi podziemny tryb życia, jednak większość pożywienia zdobywa na powierzchni oraz w wodzie. Bardziej znana jako Dumbo, dlatego że trudno zapamiętać jej nazwę. Ośmiornice te żyją na głębokościach sięgających nawet do 7000 metrów, unosząc się nad dnem morskim w poszukiwaniu wieloszczetów, pelagicznych widłonogów oraz innych skorupiaków. Jako jedyna z ośmiornic połyka swoją ofiarę w całości. Ciekawostką może być właśnie jej nazwa, którą zawdzięcza niebywałemu podobieństwu do disneyowskiego słonia Dumbo. Zagrożony wyginięciem gerenuk to gatunek antylopy żyjący we wschodniej Afryce. Zamieszkuje półpustynie oraz burz. Bardzo interesujący zdaje się być fakt, że zwierzę potrafi obyć się bez wody nawet przez całe życie, czyli w naturze do 8 lat, a w niewoli do 13. Charakteryzuje się długą szyją oraz długimi nogami, które ułatwiają mu dostęp do wyżej położonego pokarmu. Palczak madagaskarski to ssak endemiczny, występujący wyłącznie w niektórych rejonach Madagaskaru. Zwierzę jest wielkości kota, o komicznym wyglądzie, ale za to niezwykle chwytnych rękach i nogach. Nazwa palczaka wywodzi się z jego cechy charakterystycznej, jaką jest cienki, długi środkowy palec z pazurem w kształcie haka. Dzięki niemu szuka w korze drzew larw i wyciąga je tym właśnie palcem. Prócz tego żywi się owadami, kokosami, owocami oraz bambusem. Żyje średnio do 25 lat. Przed wojną został uznany za gatunek wymarły. W latach 60. został odkryty na nowo, mimo to nadal grozi mu wyginięcie. Występujący w jeziorach, rzekach, jak i w przybrzeżnych wodach morskich, wielki żółw kantora charakteryzuje się płaskim, twardym pancerzem, który na brzegach otoczony jest miękką tkanką. Żółw jak ten rośnie przez całe życie, a największy znaleziony osobnik miał 129 cm. Żywi się skorupiakami, rybami i roślinami wodnymi. Aktualnie wpisany jest na listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Dzięki za oglądanie, widzimy się wkrótce. Pozdro!